Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Dygowie. Ze mną wójt gminy Dygowo Marek Zawadzki. Jesteśmy w miejscu nieprzypadkowym, aczkolwiek jest tylko pretekstem do tego, żeby zaprosić Państwa w zupełnie inne miejsce i na inne wydarzenia niż dotychczas się spotykaliśmy przy ich okazji. Czyli nie będzie inwestycji, nie będzie problemów, nie będzie planów, ale będzie dobra zabawa. No i podsumowanie ciężkiego okresu pracy dla całej gminy. Szczególnie dla rolników dożynki są zawsze hołdem składanym ciężkiemu trudowi rolników i w tym celu spotkamy się na dożynkach powiatowych 21 w sobotę, msza o godzinie 14, później koncerty zespołów ludowych i na okrasę występ zespołu Enej. I tutaj no, gmina Dygowo serdecznie zaprasza mieszkańców całego powiatu, nie tylko gminy. W tym roku przypadł nam zaszczyt organizacji i cały ciężar organizacyjny dożynek powiatowych. No i od razu mówię, zespół Enej jest, ten koncert jest sponsorowany, udało mi się znaleźć sponsora, także nie dokładamy z tego do tej imprezy z budżetu gminy, żeby nie było, że wójt tu jakieś fanaberie i że w takim Dygowie, prawda, wyczyniają się no, takie kosztowne jakby przedsięwzięcia, ale no, ja się cieszę, bo zarówno gmina, jak i przede wszystkim rolnicy zasługują raz na kilka lat na taką okrasę w postaci no, wydaje mi się, że wydarzenia i muzycznego, i takiego rozrywkowego. Także rolnikom bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście zrobimy to na dożynkach, a mieszkańców bardzo serdecznie zapraszamy do Dygowa w sobotę. Czy można już w tej chwili kilka słów powiedzieć na ten temat, czy dla rolników to był trudny sezon? Czy w trudnej sytuacji w ogóle się po nim znaleźli w jakiś sposób? Każdy sezon dla rolnictwa jest na swój sposób trudny, bo w momencie jak ceny są niskie, to plony za wysokie. I z taką sytuacją prawdopodobnie mamy do czynienia w tym roku. Natomiast jak jest nieurodzaj, wtedy ceny idą w górę. No i niestety ten wiatr zawsze wieje tak trochę niekorzystnie dla rolnictwa. No tak to już jest i rolnicy muszą sobie z tym jakoś radzić, no, jak trafią w określone płody jeszcze, gdzie te ceny jakoś tam rekompensują ogólny trend, no to wtedy jest dobrze. Natomiast z tego, co ja się orientuję, to ceny skupu są niesatysfakcjonujące na dzisiaj. Urodzaj bardzo ładny i gdyby były ceny na przykład z zeszłego roku, no to rzeczywiście byłyby powody do wielkiego zadowolenia, ale niestety różne, czy to rynek, czy to działania tutaj naszych dystrybutorów skupujących zboże powodują to, że te ceny kształtują się w tym roku na niezadowalającym poziomie. Czyli dożynki powiatowe w gminie Dygowo w tym roku już w najbliższą sobotę, ale zaproszeni są nie tylko rolnicy, nie tylko mieszkańcy, bo dla wszystkich nie zabraknie dobrej zabawy, która rozpocznie się jednak w dość uroczysty i tradycyjny sposób, czyli mszą świętą w kościele parafialnym. Oczywiście o godzinie 14 zapraszamy na ten element taki duchowy imprezy, później barwne przejście przez wieś na stadion korowodem dożynkowym. Tam ceremoniał dzielenia się chlebem dożynkowym i później już tylko rozrywka i zabawa. Przygotowaliśmy różne atrakcje i dla dzieci, i dla dorosłych, różnego rodzaju stoiska, występy zespołów artystycznych. No i mówię, tym takim gwoździem programu będzie koncert zespołu Enej. I tu sponsorowi jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Jest to firma działająca na terenie gminy, a to nie wiem, wymienia się nazwę? Nie musimy jej wymieniać, ale serdecznie zapraszamy i również dziękujemy, bo zawsze miło popatrzeć, jak w niewielkich miejscowościach mieszkańcy bawią się przy naprawdę dobrej muzyce i korzystają z naprawdę dobrej oferty kulturalnej, bo tak jak pan wójt o tym wspomniał, zasługują na to. Czy to było trudne przedsięwzięcie organizacyjne, dźwignąć ten ciężar organizacji powiatowej imprezy?
No niewątpliwie. Jeszcze z tym tutaj elementem ważnym, który jest koncert i gdzie spodziewamy się sporo gości, a też sprostać wymaganiom technicznym, organizacyjnym. No, organizowaliśmy różne duże imprezy, bo był i u nas pan Pietrzak, Rosiewicz przed laty i na takich większych festynach. No, ale jeśli chodzi o taki rozmach organizacyjny, no to pierwszy raz coś takiego większego. Także jeśli będą jakieś potknięcia, na pewno będą, bo nie myli się tylko ten, który nic nie robi po prostu. No, więc jeśli będą, to bardzo serdecznie już z góry przepraszam, ale oczywiście zapraszam przede wszystkim bez obawy i z dobrym, pozytywnym nastawieniem do gminy, do mieszkańców, do dożynek, a przede wszystkim do rolników. Pogodę już pan zamówił? No dzisiaj też już, to są próbki dzisiaj tej pogody, która ma być w sobotę, taką mam nadzieję. Czyli i na niebie, i tutaj za nami, dzisiaj mamy próbkę tego, co czeka już nas w najbliższą sobotę, czyli wszystkich zapraszamy serdecznie tutaj do samego Dygowa na Stadion Sportowy i do Dożynki Powiatowej. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Marek Zawadzki, wójt gminy Dygowo. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie.